co robisz na co dzień. Wiadomo, że to jest trzeci dzień pod rząd, jak koncertujesz, tak? Drugi. Właściwie tak, drugi. Na co dzień, co na co dzień. Uczę się jak każdy w szkole, w technikum górniczym. Na co dzień śpiewam zawsze. To było właściwie tak, że od dziecka marzyłem. Od dziecka marzyłem, a dopiero od 3 lat marzenie się spełnia. Uczę się jeszcze w szkole muzycznej, właściwie ognisku muzycznym. Koncertuję, gram. Udało mi się dzisiaj dla Jacka zagrać znowu, bo od początku właściwie chyba jestem z nimi. I bardzo się cieszę, że mogę z nimi być. Mam 2 zespoły. Jeden jest nastawiony tak jakby głównie na covery, chociaż dążymy do tego, aby mieć też swój materiał. A drugi jest taki już typowo ze swoim materiałem, wszystko taki bardziej rockowy. Powiedz mi jeszcze o dzisiejszym koncercie. Jak ci się podobało? Początkowo byłem zrażony, bo słyszałem, że ludzie tak niby są, niby się bawią, ale jednak ich nie słychać na przykład, nie? Coś takiego. Ale jak wyszedłem na scenę, zobaczyłem tych wszystkich ludzi, tak po pierwszej piosence, jak zaczęli się uśmiechać, to już się uspokoiłem. No i zacząłem robić swoje, jak zawsze, nie?